wszystkim dzisiaj o tym, dzisiaj będzie trochę motywacji, a mianowicie o tym, że zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Zauważyłam, że wielu ludzi nie docenia siebie, ma kompleksy, boi się podjąć decyzję, boi się zrobić ten pierwszy krok. Zauważyłam to pisząc z ludźmi, bo często właśnie i tak się kiedyś zastanawiałam, skąd w ludziach taki strach, skąd w ludziach takie przekonanie, że to, co w internecie, to jest oszustwo, że to jest złe, że ja ich oszukam i tak dalej. Przede wszystkim tak się zastanowiłam i według mnie wynika to z trzech powodów. Pierwszy powód jest taki, że przez media, czyli media nagłośnią jakąś sprawę, że jakaś piramida finansowa oszukiwała ludzi i tak dalej, ludzie to oglądają, nakręcają się tym strachem, nakręcają się tymi głupotami i później uważają, że wszystkie biznesy w internecie, które takie są, to rzeczywiście wszystkie te biznesy oszukują ludzi, wszystkie to są piramidy i tak dalej. Co jest nieprawdą, bo według mnie trzeba umieć weryfikować biznesy uczciwe, a biznesy, które są typowymi piramidami finansowymi. Choć ja uważam, że największą piramidą finansową legalną w Polsce jest ZUS. Owszem, są piramidy w internecie, ale nie można z góry zakładać, że każdy biznes w internecie jest piramidą. Jest to dla mnie po prostu głupie, nierozsądne. Drugi powód jest taki, że ludzie otaczają się w takim środowisku, gdzie sporo osób pracuje na etacie i wiecie, nie ma nic złego w pracy na etacie. Jeżeli ty kochasz to, co robisz, chodzisz do swojej pracy z pasją, jesteś z tego zadowolony i tak dalej. Natomiast jeżeli ty nienawidzisz swojej pracy i każdego ranka, o Jezu, znowu muszę iść do tej roboty, o Boże i tak dalej, no to znaczy, że coś jest nie tak. I ja czegoś takiego nie popieram. No, ale wracając. I taka osoba przykładowo obraca się w takim środowisku i na przykład chce sobie dorobić do etatu czy coś, a jej środowisko ją wyśmiewa i wmawia jej, słuchaj, co ty, nie bierz się za to, to jest oszustwo, stracisz i w ogóle będziesz miał później problemy, będą cię później ścigać komornicy, pójdziesz siedzieć i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mitów na ten temat jest masa. Po trzecie, są pewne fora w internecie, gdzie ludzie, którzy nie zarobili, rozsiewają plotki na temat tego, że internet to jest, że zarabianie w internecie to jest oszustwo, że to się nie uda, że nic nie zarobisz i tak dalej. A piszą to typowe trolle, które nic nie zarobiły, a nie zarobiły może dlatego, że mało z siebie dały, albo trafiło na osobę, która ich rzeczywiście oszukała i to osoby się poddały i nie szukały już dalej odpowiedniej osoby, tak? Czyli wszystkich dają do jednego worka, co jest według mnie krzywdzące. Trzeci powód, dlaczego ludzie tak uważają, jest powód, że obracają po prostu, oprócz środowiska, jest to, że z wychowania, po prostu wychowanie, czyli ich w domu wszyscy robili to samo, czyli przykładowo pracowali na etacie, nikt nie miał własnej firmy i tak dalej, a jeżeli ty nagle powiedziałeś swoim rodzicom, że słuchaj, ja bym chciała inaczej niż wy, ja chcę mieć dużo czasu dla siebie, ja nie chcę cały czas żyć w biegu, no to nagle rodzice, tacy przykładowo typowi rodzice, typowej, przeciętnej rodzinie, mówią, że a po co, lepiej się za to nie bierz, na etacie masz stabilnie, na etacie masz bezpiecznie, a czas właśnie pokazał obecnie, jak jest bezpiecznie i stabilnie na etacie, że w każdym momencie szef cię może zwolnić. Zauważcie, jaka jest obecna sytuacja. No, to tak a propos kryzysu. Także według mnie głównie z tych trzech powodów. Także chciałam wam powiedzieć na koniec, żeby nie sugerować się mitami, nie sugerować się środowiskiem, opiniami innych, tylko po prostu samemu w to wejść, przetestować, sprawdzić i dopiero wtedy się wypowiedzieć, a nie słuchać opinii innych osób, które nigdy w tym nie były, albo były w tym, ale im nie wyszło, bo z siebie mało dały, bo nic nie zrobiły, bo nie działały na 100%, bo się nie zaangażowały i dlatego nic nie zarobiły. Często jest tak, z tego co zauważyłam. Albo też trafiły, tak jak mówiłam już wcześniej, trafiły na osobę, która ich oszukała i się poddały i wszystkich przez to dają do jednego worka. Co jest dla mnie, na przykład dla mnie,
co działam uczciwie i zawsze daję z siebie 100% i zawsze staram się komuś pomóc. Jeżeli druga strona również chce spróbować, chce się zaangażować, to ja jestem chętna pomóc. No to dla mnie jest osobiście krzywdzące, bo no to już wymieniłam dlaczego. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Hej!